witajcie w kolejnym odcinku. Dosyć nietypowy widok jak na ten kanał, ponieważ mam stolik, taki prawdziwy, z obrusem, który może się podwiewać trochę jak starej babci sukienka, ale nie o to tutaj chodzi. Chodziło mi o to, żeby wszystkie te produkty były dosyć tak fajnie skomponowane, ładnie pokazane. No i co? Aha, dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego mam stolik? I co jest za mną? Jesteśmy w miejscowości Tatary. Znajduje się ona w linii prostej 300 metrów od tego kamienia. A kamień, który widzicie za mną, nazywa się Tatarski. Czyli mamy kamień tatarski, Tatary i przyrządzimy do tego oczywiście Tatara. Produkty, jakie będę wykorzystywał, są to grzybki marynowane, francuska musztarda, ogórki konserwowe, jeden ogórek kiszony. W tym przypadku mam oliwę. Możecie użyć oleju roślinnego. Ważne, żeby były to oleje tłoczone na zimno. One są wtedy bardziej smaczne. Oczywiście cebula i jajko. Nie mogło zabraknąć jajka. W moździerzu jest również pieprz, ale jeszcze jest niemielony. Produkty oczywiście do tego powinny być jak najbardziej świeże. Aha, mięso mam jeszcze w lodówce samochodowej. Z tego względu, że jest już stosunkowo ciepło, a jakbym je wyjął teraz, mogłoby się troszkę przebarwić, a wtedy by zmieniło trochę swoją naturalną, piękną barwę. Omie się troszkę później, jak już zacznę je kroić. Także przystępuję do krojenia. Wracam z backstage'a ze swoim mięsem i teraz tak, w moim przypadku jest to ligawa wołowa i pierwsze co, oczywiście zacznę od pokrojenia w bardzo, ale to bardzo cienkie plastry, a później poszatkowania. Jeśli trafią wam się tutaj takie jasne kawałki, oczywiście możecie je poodkrajać. Wystarczy odkroić taki naprawdę niewielki kawałek i można wykorzystać całą resztę. Tatar prawie posiekany, a ja mam chwilę, aby podzielić się z wami legendą, jaka krąży wokół tego miejsca. Otóż w trakcie potopu szwedzkiego, gdy Szwedzi rezydowali na zamku, przygotowywali się oni wraz z mieszkańcami Nidzic, Polakami w ówczesnych latach. Przygotowali się oni do oblężenia, które miało nastąpić niebawem przez Tatarów, którzy osiedlili się właśnie gdzieś tutaj. Tatarzy, którzy rozłożyli się gdzieś właśnie w tych okolicach, na tych polach. Natomiast był absolutny zakaz wystrzału, żeby nie prowokować Tatarów do wcześniejszego natarcia. Być może przez to, że chcieli zdobyć jeszcze troszkę czasu. Polak imieniem Jan Nowak, tak jak to Polacy mają swoje zwyczaje, olał zasady i podczas, nie wiem czy obchodu, wypatrzył on grupkę Tatarów, którzy właśnie znajdowali się w okolicach tego kamienia, no i postanowił wypalić w ich stronę i na jego szczęście trafił i zabił wodza tatarskiego, który według legendy jadł tutaj śniadanie. Także było to naprawdę spektakularne trafienie. Jak później wam pokażę, jaka to jest odległość, jak na armatę. No to jest naprawdę, można wpisać to do legendy. No ale do rzeczy. Trafił on właśnie w tego wodza tatarskiego i kilku jego żołnierzy. Zabił, oczywiście. Przez co Tatarzy, zamiast atakować, zaczęli się wycofywać z tego miejsca. Jan Nowak, oczywiście przerażony tym, co zrobił, schował się w kupce gnoju i tam w tej kupce przebywał 3 dni w obawie, że zostanie skarcony za swoje niesubordynacje. Ale jeszcze wtedy nie miał prawa wiedzieć tego, że zostanie on bohaterem i zostanie nagrodzony
za swój wyczyn, jakiego dokonał, bo dzięki niemu właśnie Tatarzy zaczęli się wycofywać i dlatego też ten kamień nazywa się tatarski, a ta kula, być może jest to ta kula, która trafiła tego Tatara wypalona przez Jana Nowaka, być może nie, nie wiemy, ale legenda jest fajna i jak każda legenda powinna być szerzona. Odrobina oliwy, tak aby mięso nie straciło swojego koloru, i pieprz. Zbliża się do mnie moja urocza małżonka, która jeszcze do tej pory się nie pokazała i chyba się nie pokaże. Oprócz pięknych widoków, kamień oferuje nam również ławkę. Ławka jest też z boku, ale można się naprawdę nacieszyć tutaj cieniem, który rzuca ten bardzo, bardzo duży jesion. No ale jest naprawdę ładny. Mocno niedoceniane miejsce, moim zdaniem, wśród Nidziczan. Naprawdę bardzo fajne. Zarówno na pikniki, jak i też na sesje zdjęciowe. Widzę tu duży, duży potencjał. Bez klekotania. Zawieram się za jedzenie. A wam życzę klasycznie smacznego. I do zobaczenia na szlaku. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do zjedzenia tatara. Wiem, że jest ciężko go przygotować w takich warunkach. Natomiast nie wyobrażam, naprawdę nie wyobrażam sobie miejsca, które by bardziej pasowało do tego dania niż właśnie kamień tatarski. Można powiedzieć, w miejscowości Tatary z parkiem Grzybek, wiem. Niestety. To właśnie ta armata jest przyczyną klęski Tatarów. To właśnie z niej nasz rodak oddał swój niesamowicie celny strzał. Po mojej lewej stronie są Tatary, po mojej prawej stronie jest południowa ściana zamku. Właśnie w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu stał Jan Nowak, wypalając strzał prosto Tatarów.